Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek, w głębinach morza. Księga Michała zaczyna się opisem sądu i kary, ale kończy się słowami nadziei. Są tacy, którzy próbują podważyć realność Bożego sądu. Czyniąc tak, wpadają w pułapkę podobną do tej, w jaką wpadli Izraelici współcześni Michałeszowi, przekonani, że Najwyższy nigdy nie ześle kary na wybrany lud. Boża sprawiedliwość jest drugą stroną Bożej miłości i opieki. Dobra nowina w księdze Michałasza jest taka, iż kara nie jest ostatnim słowem wiekuistego. Działanie Pana przedstawione w Piśmie Świętym konsekwentnie zmierza od sądu do przebaczenia, od kary do łaski, od cierpienia do nadziei. Przeczytaj Michała 7, 18-20. Czy te wersety ukazują Ewangelię? Jaka nadzieja jest w nich zawarta? Dlaczego rozpaczliwie potrzebujemy tej nadziei? Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwa reszcie swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz umiłowanie w łasce? Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Ty okażesz wierność Jakubowi, łaskę Abrahamowi, jak pod przysięgą obiecałeś naszym ojcom za dawnych dni. W wersetach ostatnich księgi Michała kieruje Bóg słowa pełne uwielbienia i nadziei. Pytanie, któż jest, Boże, jak Ty? Pasuje do imienia Michała, które mówi, któż jest jak Bóg? Imię to przypomina o wyjątkowości Boga. Potwierdza prawdę, że nie ma nikogo mu równego. Jakże mogłoby być inaczej? Przecież tylko Bóg jest Twórcą. Wszyscy inni bogowie zostali stworzeni przez ludzi. Wymyśleni zostali. Co ważniejsze, nasz Stwórca jest Bogiem łaski i przebaczenia. Panem, który uczynił wszystko, co możliwe, by nas ocalić przed zasłużonym tragicznym losem. Zbawiciel okazuje swoją łaskę starożytnemu Izraelowi i okazuje ją także nam w naszych czasach. Być może dzisiaj znajdujemy się w trudnej sytuacji, przeżywamy bolesne doświadczenia, zastanawiając się, dlaczego Bóg na nie pozwala. W takich chwilach nasza nadzieja spoczywa wyłącznie na Panu, który obiecuje wrzucić nasze grzechy w głębiny morza. Pamiętając o tym, że wiekuisty uczynił w przeszłości, możemy zachować nadzieję na przyszłość. Przyjrzyj się sobie uważnie, dlaczego jedyną nadzieją dla ciebie jest obietnica, iż Bóg wrzuci twoje grzechy w głębinę morską. Amen.